Witam w kolejnym wydaniu Newsroomu Kowalskiego, czyli mnie, dla Sportowy Wałbrzych TV. Ekscytujemy się mistrzostwami Europy Euro 2024, a na innym kontynencie odbywają się inne mistrzostwa kontynentu zakręconego na punkcie futbolu, chyba jeszcze bardziej niż Europejczycy. Copa America, Mistrzostwa Ameryki Południowej. Turniej wydaje mi się trochę w Europie nieco zapomniany, też nieco wydaje mi się nie do końca wykorzystywany marketingowo przez Federację Południowej Ameryki, teraz tam Karaibów i całej reszty, że tak powiem. Sam fakt, że te turnieje pokrywają się, nakładają się na siebie, też wydaje mi się trochę dziwny, czy federacje nie mogły się jakoś dogadać. W ogóle w ostatnich latach Copa America zmieniała zasady rozgrywania, federacja zmieniała zasady rozgrywania tego turnieju Mistrzostw Ameryki Południowej. Jest to było co 2 lata, co 3. Też to wynikało trochę z pandemii. Chcieli się też chyba wpasować w inne lata niż rozgrywanie innych znaczących turniejów, żeby sobie nawzajem nie podbierać widowni. Nie wiem tak od kulis, jak to tam dokładnie wygląda, ale ta Copa America już kolejna rozpoczyna się trochę bez echa, a wtedy był to naprawdę bardzo, bardzo popularny turniej i to w latach, gdzie jeszcze nie było w naszym kraju tak wielu transmisji. Dopiero gdzieś od końca, od lat 90. w telewizji polskiej można było obejrzeć większość spotkań Copa America, choć też ich było mniej drużyn. Oczywiście kiedyś to były typowo Mistrzostwa Ameryki Południowej, potem rozszerzono te rozgrywki, zapraszano reprezentacje innych krajów Ameryki Środkowej, Karaibów, Stanów Zjednoczonych. Gościła też Japonia w 1999 roku, nie wiem, czy tylko jedyny raz, czy potem też. Dla mnie Copa America z czym się kojarzy? Pierwszą Copę Ameryki, jak oglądałem, i to też nie powiem, że oglądałem wszystkie mecze, bo był to 1991 rok i wtedy tego nie było. Nie było internetu, nie było aż tak rozpowszechnionych telewizji satelitarnych. W ogóle to początek otwarcia Polski na świat. Ja miałem 10 lat. Mecze kilkusekundowe, kilkunastosekundowe urywki spotkań oglądało się w wiadomościach sportowych, czy taki był program, też krótki magazyn sportowy jeszcze po Panoramie, późno w nocy, 91 rok. I zawsze to wspominam, zawsze jak się zaczyna Copa America, przypomina mi się coś takiego. Zawsze miałem takich od dziecka idoli piłkarskich nieoczywistych, mało znanych. I właśnie w jednym z takich reportaży, krótkich newsów o kolejnej tam serii gier na Copa America usłyszałem w Ekwadorze o zawodniku Carlos Munoz, który strzelił tam w jakimś meczu bramkę, a Ekwador to był nie ten Ekwador, co teraz, drużyna dużo słabsza, praktycznie outsider na miarę Wenezueli. I właśnie nie wiem dlaczego, ale to nazwisko Carlos Munoz mi się spodobało. No i tak zawsze mówiłem, że to taki fajny piłkarz. Oczywiście tam niewiele o nim widziałem, praktycznie nic o nim nie widziałem, ale mówiłem, że to jest mój idol, że go lubię. Carlos Munoz z Ekwadoru, co patrzono na mnie jak na kosmitę. Ale potem zapomniałem o nim oczywiście tam 2 dni po tym meczu. Ale mamy potem Copa America 93, już jest telewizja satelitarna, jest Eurosport i oglądamy regularne mecze. Mi wróciły wspomnienia właśnie Carlosa Munoza z tych urywków z pierwszej Copa Ameryki, którą widziałem. Pamiętam jak ze szkoły zaraz po lekcjach biegłem oglądać mecze, jak miał grać Ekwador i to był już inny, zupełnie inny Ekwador, gospodarz tamtego turnieju Copa America 93, rozgrywa mecze u siebie, Carlos Munoz rządzi i dzieli jako defensywny pomocnik, rozgrywający, jest gwiazdą drużyny, Ekwador jest rewelacją, dochodzi do półfinału, w którym niestety przegrywa, potem przegrywa też mecz o trzecie miejsce z Kolumbią, o ile dobrze pamiętam, chyba z Kolumbią. No i byłem po prostu zadowolony. No ale znowu o tym Muniozie
zapomniałem i niestety przypomniałem sobie, no tam parę miesięcy później gdzieś przeczytałem w piłce nożnej informację, że niestety Carlos Munoz zginął w wypadku samochodowym na autostradzie pod Quito. No, zrobiło mi się oczywiście przykro, no ale tak jest życie. Ale gdzieś te wspomnienia, fajne są te wspomnienia, zostają tak z dzieciństwa, z początków mojej kibicowskiej, piłkarskiej pasji. Copa America 91, no to oczywiście eksplozja talentu, pokazał się światu. Ikona lat 90. Serie A Fiorentiny, Gabriel Batistuta, król strzelców, właśnie potem z Boca Juniors transfer do Fiorentiny. Co jeszcze z ciekawostek takich, które zawsze wspominam z Copa America, no to słynny, choć raczej by trzeba było powiedzieć niesławny występ Martina Palermo w 99 roku, kiedy w jednym meczu nie strzelił 3 rzutów karnych. Też w meczu reprezentacji Argentyny, nie pamiętam dokładnie z kim. Kopa zaczęła się tutaj no, w czwartku na piątek naszego czasu. W pierwszym meczu Argentyna pokonała Kanadę 2-0. Wczoraj Peru zremisowało 0-0 z Chile. Meczu żadnego jeszcze nie oglądałem, ale mam nadzieję, że coś obejrzy. To był Newsroom Kowalskiego dla Sportowy Wałbrzych TV. Dziękuję, do zobaczenia.